słowa o tym, co tam jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywilejni kochani kapłani i wszyscy parafianie, bardzo serdecznie chcę najpierw podziękować Panu Bogu za nas tu wszystkich zebranych, bo kiedy przychodzimy do kościoła, jest to naprawdę wielki cud, że możemy wczoraj, dzisiaj, jutro się spotkać. Tam, gdzie pracujemy, posługujemy jako ojcowie Paulini, z dnia na dzień możemy kogoś już w kościele nie zastać. Dlatego chcemy Wam podziękować za modlitwę. Przede wszystkim za to, że polecacy Panu Bogu, naszych ludzi, naszą krainę, Kościół i za to, że wspomagacie nas różnymi rzeczami, czy ubraniem, czy zbieraniem kosztów. Przede wszystkim też mówieniem dobrze w stronę cierpiących, dlatego że takie mówienie to jest naprawdę modlitwa, która błogosławi, modlitwa, która jest stawienicza. Sytuacja, która jest w Ukrainie, można powiedzieć, że tam, gdzie są wioski, małe wioski, jeszcze są spokojne i naprawdę ludzie chociaż mają trochę takiego strachu, ale mogą liczyć na to, że jeszcze są bezpieczni. Natomiast duże miasta, zaczynając od stolicy, czy nawet powiatowe miasta, już w większej części są uszkodzone, zniszczone. I ta wojna, która odbywa się w Ukrainie, która trwa nie tylko w Ukrainie, ale w całym świecie, trzeba powiedzieć, bo to jest, z jednej strony cały świat pomaga w czymś dobrym, a z drugiej strony też niejedno państwo w tym, można powiedzieć, macza swoje ręce. Dlatego to jest wojna bez prawideł, bez żadnych jakichś zasad, bo każdy rozumie, że nie wolno w czasie wojny zastrzelić pielęgniarkę, czy kapelana, czy samochód z Czerwonym Krzyżem, czy karetkę pogotowia, a to się odbywa w Ukrainie, że kiedy przewożą dzieci, czy jedzie karetka, niejednorazowo słyszymy o tym, że została zniszczona, poderwana jakąś bombą i nikt na to nie zważa, chociaż kapłani nadal są zachęcani przez biskupów, żeby otwierali kościoły, żeby odprawiali msze święte, nabożeństwa, adoracje, żeby chodzili też w sutannach, żeby było widoczne, że to jest kapłan, dlatego też jest to walka przede wszystkim duchowa. Ja, dziękując Wam za modlitwę i za wsparcie tutaj na ręce Waszych kapłanów, chcę naprawdę Was prosić o to, abyście zawsze walczyli duchowo, bo chrześcijaństwo jest to walka. Zanim my zobaczymy, że jest jakiś kłopot, że jest jakaś bieda, trzeba zobaczyć, gdzie to się zaczyna. Żeby nie krzyczeć po tym, kiedy dzieci przestaną chodzić do kościoła, trzeba zauważyć, kiedy oni się przestaną modlić. Żeby na przykład, nie wiem, nie chodzili rozebrani te dzieci, trzeba zobaczyć, jak oni się ubierają. Żeby nie było pozostawionych ojców, matek, którzy są oddawani gdzieś z domu starców, trzeba zauważyć, kiedy to dziecko przestaje kochać rodzica, modlić się za niego, odwiedzać, mówić dobrze o tym. Dlatego bardzo Was serdecznie proszę, jako zwyczajny człowiek, jako kapłan, zakonnik, abyśmy wszyscy razem zwrócili uwagę nie wtedy, kiedy jest pusty kościół, ale wtedy, kiedy po jednej osobie gdzieś tam znika ten człowiek. Nie dlatego, że jest wojna, tylko dlatego, że ktoś nie walczy o zbawienie. Dlatego jeszcze raz dziękuję za wszelką pomoc, zwłaszcza tą duchową. I bardzo Was serdecznie, gorąco proszę, abyście nigdy nie przestali walczyć o Pana Boga i o zbawienie. Bo walczymy o zdrowie, o ciało, o pieniądze, o dom, o mieszkanie. Ale bardzo ważne jest walczyć o duszę. I o to rzeczywiście Was proszę, abyście zawsze zapełniali konfesjonale swoimi kolejkami, abyście zawsze tutaj klęczali przed Najświętszym Sakramentem, aby kapłanom nie wystarczało komunii, żebyście tak często ją przyjmowali, bo tylko w takim znaczeniu, w takim wypadku możemy uzyskać niebo, które Pan Bóg nam podarował. Jeszcze raz wielki Wam Bóg zaklas, niech dobry Pan Bóg przez Matkę Najświętszą Wam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.